Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będzie kontynuacja tego tematu, który rozpoczęłam w tamtym tygodniu. Teraz będzie trochę bardziej od strony biologicznej i ekologicznej, czyli może już bardziej właśnie to, czym zajmujemy się w Instytucie Oceanologii. To dzisiaj właśnie kontynuacja. W tamtym tygodniu mówiliśmy o zanikających lodowcach, o tym, jakie są tego mechanizmy, jak to wpływa właśnie na środowisko morskie, na wody przybrzeżne. Natomiast dzisiaj właśnie bardziej chciałabym się skupić na organizmach morskich i na tym, w jaki sposób one odpowiadają na te wszystkie zmiany. I tutaj w ramach takiego szybkiego przypomnienia, lodowce to jest właśnie nagromadzenie bardzo dużej masy lodu w jednym miejscu. I tak jak już właśnie też mówiłam w zeszłym tygodniu, lodowce mogą przyjmować naprawdę bardzo różne formy, kształty, mogą to być różne typy lodowców, bo one są rozmieszczone na całym świecie i w różny sposób jakby właśnie się kształtują. Natomiast mniej więcej tak lodowce wyglądają, czyli tworzą takie po prostu wielkie jęzory lodu. I tutaj właśnie jeszcze przypomnienie też z zeszłego tygodnia. Mamy pokazane rozmieszczenie lodowców na świecie, tym takim żółto-pomarańczowym kolorem. I właściwie na całym świecie dochodzi do utraty masy lodowców. Jest to w pewnym sensie takie uniwersalne zjawisko i w związku z tym tracimy tak naprawdę jakieś nasze dziedzictwo takie naturalne. Wiele z tych lodowców właśnie jest wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i w związku z tym, że tak szybko te lodowce zanikają, właściwie najnowsze predykcje pokazują, że dużo szybciej niż byśmy się spodziewali, to jest to jakiś taki bardzo ważny aspekt naszych badań, żeby tak naprawdę udokumentować to dziedzictwo i co tak naprawdę zanika razem z ociepleniem klimatu. I tutaj właśnie jest takie przedstawienie, jakie mogą być lodowce. I oczywiście mogą to być lodowce w jakichś górach wysokich. I często takie lodowce tworzą rzeki, jeziora, odkrywają właśnie też dużą część po prostu gór i one bardzo szybko zanikają, ale zanikają też takie lodowce występujące w regionach polarnych, które właśnie często mają kontakt też z oceanem, z morzem i one również z jednej strony właśnie odkrywają te powierzchnie środowiska morskiego, ale w momencie, kiedy już się bardzo mocno wycofają, też wychodzą na ląd i też tam mogą się tworzyć jeziora, rzeki i właśnie takie nowo powstałe tereny. I tak naprawdę taką pierwszą inspiracją do tej prezentacji, do tego wykładu była praca opublikowana kilka lat temu właśnie w Nature, czyli w jednym z takich największych czasopism naukowych na świecie. I ona dotyczyła takiego podsumowania w skali globalnej, w jaki sposób bioróżnorodność organizmów odpowiada właśnie na zanik lodowców. I tutaj autorzy wyróżnili trzy takie typy środowisk, czyli pierwsze to fiordy, gdzie właśnie lodowce są w kontakcie z wodą morską. Drugi przykład środowiska to taki, gdzie lodowce są w kontakcie z wodami słodkimi, czyli na przykład z rzekami lub z jeziorami. I trzeci typ to przedpola, czyli tam jakby nie występuje jakieś połączenie z żadnym ciekiem wodnym czy z morzem, tylko dookoła jest właśnie po prostu ląd.
I w ramach tych trzech typów środowisk właśnie ci autorzy przeprowadzili taką globalną syntezę wielu badań. Wykonuje się to w ten sposób, że po prostu w takich maszynach do wyszukiwania coś w stylu moglibyśmy sobie wyobrazić, tak jak mamy Google, tylko dla naukowców. Mamy właśnie takie maszyny, gdzie możemy wpisać różne słowa kluczowe i na podstawie tych słów kluczowych, na podstawie ich obecności w tytule różnych publikacji naukowych, czy na przykład w abstrakcie, czy w takim streszczeniu tych prac, te maszyny wyszukują te słowa kluczowe i właśnie dostajemy różne wyniki. Później te wyniki są analizowane pod kątem jakby przydatności do takiej właśnie szerokiej analizy. I później te wszystkie wybrane do analizy publikacje naukowe są analizowane pod kątem tego właśnie, w jaki sposób organizmy odpowiadają w tym przypadku na zanik lodowców. I oczywiście te wszystkie odpowiedzi muszą zostać w jakiś sposób ustandaryzowane i tak jakby ujednolicone, żebyśmy mieli taki no, w miarę obiektywny i pełny obraz sytuacji, co często jest bardzo trudne, ponieważ jakby każda dziedzina nauki i tak naprawdę jeżeli patrzymy na przykład na ekologię, to ekolodzy również dzielą się na takie mniejsze, powiedzmy, podgrupy i zazwyczaj ekolodzy zajmują się jakimiś wybranymi grupami organizmów i nie do końca zawsze też ze sobą się jakby potrafią dogadać co do jakichś takich wspólnego podejścia i wspólnych metod, bo też jakby organizmy różnią się pomiędzy sobą, więc często wymagają różnych metod. Dlatego takie globalne syntezy są dosyć dużym wyzwaniem. I tutaj to, co widzimy, to są takie puste kółka, szare, niebieskie lub czerwone. I to są jakby pojedyncze odpowiedzi zanotowane dla właśnie jakichś pojedynczych artykułów, w jakichś pojedynczych artykułach. Natomiast te czarne kropki z takimi wąsami to jest jakaś uśredniona wartość. I to, co właśnie tutaj bardzo dobrze widać, to, że ta odpowiedź organizmów na zanik lodowców może być zarówno pozytywna, jak i negatywna, i to w ramach jakby tej samej grupy jakiejś takiej funkcjonalnej czy taksonomicznej. I tutaj oczywiście patrzy się na taką jakby sumaryczną odpowiedź, czy taki końcowy wynik, który jakby zawiera w sobie wiele różnych odpowiedzi i wiele różnych mechanizmów. I tutaj właśnie z jednej strony mamy podział pod kątem takich grup taksonomicznych, ale też mamy podział pod kątem tego, czy organizmy są autotroficzne, czy heterotroficzne, czyli czy to są organizmy producenckie, czy raczej konsumenci. I mamy też podział na organizmy makro, czyli takie duże organizmy, i organizmy mikro, czyli te mniejsze. I to, co tutaj jest jakby ważne z tego wykresu, to że te grupy zaznaczone na czerwono, to są grupy, które autorzy spodziewają się, że właśnie będą tymi wygranymi w momencie, kiedy lodowce będą zanikać. Natomiast to jest właśnie jakaś taka wielka globalna synteza, która nie mówi nam do końca o tym, jakie będą tego mechanizmy i dlaczego tak się dzieje. I też trzeba właśnie wziąć pod uwagę, że to jest tylko jakaś predykcja, którą możemy podać z jakimś określonym prawdopodobieństwem, a taki ostateczny wynik tego, w jaki sposób organizmy zareagują na zanik lodowców, zależy od bardzo wielu czynników i właśnie chciałabym w pewnym sensie omówić te różne zjawiska, które związane z zanikiem lodowców, które
są jakby czasem nawet przeciwstawne sobie i w sposób przeciwstawny oddziałują na te same grupy organizmów. Okej, tutaj nie mogę zmienić slajdu. O, okej. Ja oczywiście skupię się tutaj właśnie w tych szczegółowych, takich bardziej analizach na dwóch regionach polarnych, bo przede wszystkim tym zajmuję się w mojej pracy i to jest coś, co na pewno no, jest dla mnie najbardziej interesujące. I to też trochę takie przypomnienie z poprzedniego wykładu, że na świecie mamy właśnie bardzo dużo lodowców i obok siebie w jednej jakby przestrzeni istnieją lodowce, które są tak naprawdę na różnych etapach zaniku, na różnych etapach wycofywania się. Właśnie mamy te lodowce, które jeszcze mają kontakt z środowiskiem morskim, taki bezpośredni. Mamy lodowce, które już jakby wycofały się na ląd i ten kontakt ze środowiskiem morskim mają poprzez na przykład właśnie rzeki. I w jednym momencie mamy właśnie bardzo taką dużą gamę różnych możliwości, w jaki sposób jakby organizmy mogą oddziaływać ze środowiskiem i właśnie odpowiadać na zanik lodowców. I tutaj to, co jest też ważne, to trzeba pamiętać o tym, że każdy lodowiec można w pewnym sensie sprowadzić do takich różnych faz. I tutaj na początek mamy lodowiec, który jest stosunkowo stabilny, czyli jakby ani nie wycofuje się, nie traci swojej masy jakoś, nie widać trendu takiego w utracie masy, ani też nie zyskuje masy. Czyli mamy stabilne warunki. To, co lodowiec traci, to później akumuluje i jest jakby właśnie w takim balansie, powiedzmy. Natomiast ze względu właśnie na ocieplenie klimatu dla wielu lodowców następuje właśnie utrata ich masy, co wiąże się też z zwiększeniem odprowadzania wody roztopowej. I tutaj właśnie to mamy pokazane, czyli tutaj ten pik. Tak, i właśnie bardzo duży przyrost, jeśli chodzi o odprowadzanie wody roztopowej. Natomiast wiemy też, że w momencie, kiedy lodowce stracą bardzo dużo swojej masy, to ten rezerwuar wody, który w sobie mają w postaci lodu, jest coraz mniejszy. W związku z tym każdy lodowiec na pewnym momencie swojego zaniku właśnie zmniejszy odprowadzanie tej wody roztopowej. Tak jak tutaj właśnie mamy pokazane w drugiej części wykresu. I ostatecznie właśnie to zanikanie lodowca doprowadzi do tego, że woda roztopowa w pewnym momencie być może nawet w ogóle już przestanie być odprowadzana, bo właśnie już nie będzie lodowca. Także tutaj właśnie to jest ważne, że na każdym etapie zaniku tego lodowca odpowiedzi organizmów mogą być różne, bo każdy ten etap charakteryzuje się trochę innymi właściwościami środowiska. I tutaj jeszcze też przypomnienie z poprzedniego wykładu. Przede wszystkim lodowce odprowadzają do środowiska morskiego dużą ilość wody słodkiej. Lodowce uchodzące do morza odprowadzają tę wodę zarówno powierzchniowo, jak i podpowierzchniowo. I właśnie te podpowierzchniowe wypływy powodują bardzo duże mieszanie. A oprócz tego ogólnie woda roztopowa niesie ze sobą, transportuje dużą ilość materii rozpuszczonej i zawieszonej z lądu. I to właśnie powoduje powstawanie takich brązowych stref, gdzie jakby ilość światła jest ograniczona. Oprócz tego mamy w przypadku lodowców uchodzących do morza cielenie się gór lodowych. I ogólnie przy czołach takich lodowców występuje właśnie dosyć duża ilość lodu, takiego pływającego po powierzchni.
To też będzie ważne przy omawianiu na przykład ssaków morskich. I jakby ważne jest to, żeby właśnie pamiętać, że w momencie, kiedy lodowiec się wycofuje i następuje to przejście pomiędzy lodowcem uchodzącym do morza, a lodowcem, który już jest na lądzie, to w pewnym sensie następuje też taki skokowy, można powiedzieć, skokowa zmiana warunków środowiskowych dla organizmów. I to, co jest na pewno bardzo ciekawe, to to, że w jednej zatoce na dosyć małej przestrzeni, to jest przykład badań przeprowadzonych właśnie akurat w rejonie Antarktyki. Jest to właśnie mała zatoka. Badania były przeprowadzone na powierzchni około 1 km2 i tutaj są właśnie różne przykłady siedlisk. Mamy stację Faro, gdzie woda jest stosunkowo czysta, nie ma zbyt dużej ilości zalesiny. Mamy dużą różnorodność organizmów, które są w miarę równomiernie rozmieszczone na całej powierzchni. I mamy też dużo organizmów takich, które są osiadłe. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na drugą stację, tutaj Isla D i trzecią, czyli Creek, widzimy, że przede wszystkim nie ma tych organizmów osiadłych, takich, które tworzą pióropusze. I widzimy, że też to rozmieszczenie jest nie aż tak równomierne. I to może być związane na przykład z cieleniem się gór lodowych, które w momencie, kiedy właśnie przemieszczają się, zdzierają po prostu tą wierzchnią warstwę osadu i razem z tą wierzchnią warstwą osadu również mogą po prostu niszczyć organizmy, które żyją na dnie. Dlatego takie organizmy, które są osiadłe, raczej tam nie występują. Raczej występują tam takie organizmy, które właśnie mogą się sprawnie poruszać. Też takie organizmy, które są takimi wydajnymi kolonizatorami. I przede wszystkim też tutaj występuje tak zwana mejofauna, czyli organizmy, które żyją zagrzebane głębiej w osadzie. W związku z tym ani właśnie to przechodzenie gór lodowych, ani też duża ilość zawiesiny nie wpływa na nie bezpośrednio. Zawiesina też charakteryzuje się tym, że w momencie, kiedy opada na dno, bardzo szybko zagrzebuje te organizmy pod właśnie taką grubą warstwą i w związku z tym te organizmy też muszą się w jakiś sposób do tego przystosować. Także to na pewno bardzo ciekawy przykład tego, że właśnie w jednej zatoce potrafi być tak bardzo duża różnorodność odpowiedzi na warunki środowiskowe. I tutaj jeszcze właśnie z tej samej zatoki jest przykład badania, które zebrało jakby wyniki z kilku lat. I wniosek z tego badania był taki, że właśnie ta koncentracja, ta ilość zawiesiny decyduje o jakby o tym, w jaki sposób kształtuje się zbiorowisko. I oczywiście im bliżej do lodowca, im większa koncentracja zawiesiny, tym to zbiorowisko jest mniej różnorodne, czyli to jest ta prawa strona. Mamy zbiorowisko, które jest zdominowane przez osłonice. Tutaj właśnie są przedstawione te gatunki. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy dalej od lodowca i tej zawiesiny jest mniej, wtedy mamy właśnie takie bardziej różnorodne zbiorowisko. I to, co też tutaj autorzy podkreślali, że możliwe jest współistnienie jakby tych stanów takich pośrednich, czyli tego zdominowanego przez osłonicę i tego bardziej różnorodnego. I właśnie ta koncentracja zawiesiny decyduje o tym, w którą stronę to zbiorowisko pójdzie.
I tak naprawdę jest to często dosyć losowe i trudne do przewidzenia, w którą stronę właśnie z takiego stanu pośredniego pomiędzy jednym a drugim zbiorowiskiem, w którą stronę te zmiany nastąpią. A tutaj jest to akurat przykład badania dla planktonu w Arktyce, czyli przenosimy się z osadów, z dna morskiego właśnie do kolumny wody. I tutaj właśnie przede wszystkim organizmy fitoplanktonowe, czyli organizmy, które są producentami pierwotnymi, bardzo dobrze widać ich odpowiedź właśnie również na koncentrację zawiesiny. To były badania prowadzone w Isfjordzie, właśnie na archipelagu Svalbard. I tutaj przede wszystkim przedstawiona jest ilość zawiesiny. Mamy właśnie stacje, które miały wysoką koncentrację zawiesiny oraz takie, które miały tej zawiesiny mniej. I tutaj mamy też pomiary dla chlorofilu A. Chlorofil A to jest taki barwnik, który występuje w właśnie organizmach autotroficznych, tych producenckich i jakby odpowiada też za przeprowadzanie fotosyntezy, w związku z czym jest takim dobrym przybliżeniem tego, ile tych organizmów jest w danym miejscu. I tutaj oczywiście mamy niższą koncentrację chlorofilu A, natomiast na tych stacjach, gdzie jest mniej zawiesiny, mamy wyższą koncentrację chlorofilu A. I też możemy spojrzeć na zasięg strefy eufotycznej, czyli takiej strefy, gdzie właśnie ta fotosynteza może stosunkowo sprawnie zachodzić. I oczywiście tutaj z lewej strony, czyli na tych stacjach, gdzie jest więcej zawiesiny, ta głębokość strefy eufotycznej jest dużo mniejsza, dochodzi do około 10 metrów. Natomiast właśnie na tych stacjach, gdzie zawiesiny jest mniej, na tych stacjach, które są dalej od lodowca, ta strefa eufotyczna sięga dużo głębiej. I to badanie też zawierało w sobie wykorzystanie kamer podwodnych. Tutaj jest przykład takiego kompozytu wielu zdjęć z kamery podwodnej, które właśnie dobrze pokazują, jak wygląda kolor wody blisko lodowca, czyli właśnie na przykład tutaj na stacji IB2, ale też jak zmienia się ta struktura cząstek wraz z głębokością. Czyli na samej powierzchni mamy bardzo drobną zawiesinę, która następnie jakby tworzy coraz to większe takie agregaty i właśnie te agregaty opadają na dno i to wygląda trochę w taki sposób jak opady śniegu. Dlatego też te agregaty często nazywa się śniegiem morskim. I tutaj na przykład na tych stacjach właśnie, które były dalej od lodowca, tych agregatów już nie widać. Widać też, że woda ma inny kolor, a takie te kropki, które tutaj też można zauważyć białe, to raczej są organizmy niż właśnie ten tak zwany śnieg morski. I tutaj na tym niższym panelu to są zdjęcia z innej kamery, która rejestruje właśnie pojedyncze cząstki w wodzie i możemy zobaczyć, że tutaj właśnie jest przejście od takiej cząstek, które są bardzo drobne, do cząstek, które raczej przypominają części zooplanktonu czy komórki fitoplanktonu, czyli wskazują właśnie na taką dużą ilość organizmów w porównaniu do dużej ilości zawiesiny. I tutaj właśnie możemy też zaobserwować, jak się rozkładały te różne typy cząstek w wodzie. I na przykład właśnie na stacji tej bardzo blisko lodowca widać dużą ilość tego koloru różowego i jasnozielonego, czyli właśnie takiej bardzo drobnej zawiesiny, która właśnie utrudnia po prostu funkcjonowanie organizmom morskim. I jeśli spojrzymy na koncentrację właśnie tak zwanego śniegu morskiego do zooplanktonu, to tutaj jest bardzo, bardzo mało zooplanktonu, a dużo śniegu morskiego
i odwrotnie właśnie na tych stacjach, które są dalej od lodowca. I jeśli spojrzymy już na te wszystkie regiony razem i na koncentrację właśnie organizmów takich pierwotniakowych i na zooplankton, czyli takie drobne skorupiaki, które właśnie często pierwotniakami się żywią, to widać, że najbardziej jakby największa odpowiedź tych organizmów była tutaj dla tego regionu, czyli to są stacje właśnie tutaj w fiordzie, który nazywa się Tempelfjord. On jest bardzo charakterystyczny, ponieważ z jednej strony mamy wypływ wody z lodowców, a z drugiej strony mamy rzekę, która jest bardzo duża i niesie właśnie bardzo dużo zawiesiny. A oprócz tego ten fiord jest stosunkowo mocno izolowany od właśnie tej głównej części fiordu i dlatego ta wymiana wody jest ograniczona i te organizmy bardzo dobrze pokazują, w jaki sposób tam kształtują się właśnie warunki środowiskowe. I to by był właśnie wpływ zawiesiny na organizmy morskie, na organizmy planktonowe. Natomiast należy pamiętać, że oprócz zawiesiny, która przede wszystkim jest dostarczana latem do środowiska morskiego, mamy też dostarczanie substancji biogenicznych, czyli na przykład fosforanów, azotanów, które w przeciwieństwie do zawiesiny wspierają produkcję pierwotną. I tutaj jeśli chodzi o te lodowce, które jakby kończą się już na lądzie, to zakłada się, że to dostarczanie substancji biogenicznych jest stosunkowo niskie, że tak naprawdę ta woda roztopowa oczywiście niesie ze sobą jakieś na przykład azotany, czy fosforany, czy na przykład krzemionkę, ale nie w aż takiej ilości, jak ma to miejsce w przypadku lodowców właśnie uchodzących do morza, które przede wszystkim zasilają te pule substancji biogenicznych poprzez zwany upwelling. Upwelling polega na tym, że właśnie ta warstwa przydenna wody morskiej jest wynoszona do powierzchni. I tutaj akurat takim mechanizmem, który to powoduje, jest właśnie dostarczanie wody roztopowej na dużej głębokości, tak, pod, jakby spod lodowca. I ta woda, ponieważ ma mniejszą gęstość, to jakby zmierza do powierzchni i w tym samym jakby porywa ze sobą te przydenne warstwy wody, które właśnie mają dużo substancji biogenicznych w sobie i w ten sposób właśnie lodowce, które uchodzą do morza, mogą bardzo mocno jakby podnosić produkcję pierwotną właśnie w takich zatokach przylodowcowych. Natomiast oczywiście należy też pamiętać, że te lodowce uchodzące do morza się wycofują i w związku z tym powiększają swoją powierzchnię. I dlatego pomimo z jednej strony dostarczania tej zawiesiny, która wpływa negatywnie, mamy pozytywny efekt, czyli dostarczanie substancji biogenicznych i drugi pozytywny efekt, czyli zwiększanie się powierzchni, na której właśnie na przykład produkcja pierwotna może zachodzić. I to jest właśnie też przykład takiego badania, to jest akurat mego autorstwa, gdzie przede wszystkim zmapowałam właśnie, w jaki sposób powiększały się zatoki, a następnie przy wykorzystaniu modelu numerycznego oszacowałam, jaki jest właśnie, w jaki sposób może zwiększyć się produkcja pierwotna jakby dla całego fiordu w związku z tym, że mamy nową powierzchnię, z której ta produkcja zachodzi. I tutaj oczywiście uwzględniłam też dopływ zawiesiny. I te paski na górze mówią o tym, że gdyby wziąć pod uwagę tylko i wyłącznie poszerzanie się zatok, to produkcja pierwotna wynosiłaby 5 plus 5,1 giga, przepraszam, grama węgla na rok. I tutaj ta część różowa to jest strata związana z tym,
że mamy jednak dopływ tej zawiesiny. Więc taki sumaryczny, powiedzmy, efekt, czyli ten taki efekt końcowy, biorący pod uwagę zarówno powiększanie się zatok, jak i dopływ zawiesiny, to jest ta część zielona paska, czyli 5,1. I tutaj tak samo możemy sprawdzić produkcję zooplanktonu, czyli właśnie ta zawiesina wpływa negatywnie, natomiast nadal mamy przyrost związany z powiększaniem się zatok i tak samo możemy mówić o zagrzebywaniu węgla w osadach. Czyli to już jest ten etap, gdzie dwutlenek węgla, który właśnie jest związany przez organizmy producenckie, trafia do osadów i tam może zostać tak jakby uwięziony na wiele lat. I to jest to, co w pewnym sensie reguluje klimat. Natomiast to, co jest też ważne dla organizmów planktonowych, to że właśnie ta zawiesina i taki duży wyrzut wody roztopowej z lodowców, który często właśnie może mieć miejsce latem, szczególnie kiedy lato jest bardzo ciepłe, to może powodować taką masową śmiertelność zooplanktonu. I tutaj właśnie widać przykład zooplanktonu, który został wyrzucony na ląd. W żołądkach tego zooplanktonu właśnie może występować dużo, dużo zawiesiny, która po prostu zapycha te żołądki, w związku z tym jakby nie ma już w nich miejsca na taki pokarm, który byłby wartościowy i pożywny dla zooplanktonu. A oprócz tego jakby sam wyrzut wody roztopowej, która jest oczywiście wodą słodką, mówi się, że powoduje tak jakby taki szok osmotyczny, ponieważ są to organizmy morskie przystosowane właśnie do takiego wysokiego zasolenia, to wyrzut takiej wody słodkiej właśnie może powodować szok osmotyczny. Aczkolwiek właśnie ten szok osmotyczny i to jakby takie wynoszenie zooplanktonu do powierzchni jest akurat korzystne dla takich organizmów, które się tym planktonem żywią. Ale okazuje się, że nie dla wszystkich. I tutaj mamy właśnie przykład badania dla ptaków i ssaków morskich. I to były po prostu obserwacje prowadzone właśnie wzdłuż wybrzeża na wybranych odcinkach. I mamy tutaj odcinki, które są właśnie przy czole lodowców. Mamy cztery lodowce i jeżeli spojrzymy sobie na te kółka, czyli właśnie ilość zaobserwowanych osobników, to przy tym lodowcu G1 to kółko jest największe. Czyli tam było po prostu najwięcej zaobserwowanych właśnie organizmów. Natomiast to, co też jest charakterystyczne, że tak naprawdę ta populacja była zdominowana przez jeden gatunek. I był to gatunek, była to mewa trójpalczasta. I jest to gatunek, który właśnie jest takim, żywi się powierzchniowo. To znaczy, że ten zooplankton, który jest właśnie wynoszony do powierzchni, jest bardzo dobrym bardzo dobrą bazą pokarmową dla tego akurat gatunku. Natomiast są też inne gatunki, które aktywnie nurkują i aktywnie jakby poszukują pokarmu. I są to na przykład alczyki. I alczyki akurat raczej unikają takich stref właśnie przy lodowcach wychodzących do morza. I one raczej występują dalej. Alczyki są tutaj oznaczone takim seledynowym kolorem i one właśnie występowały tutaj na przykład w sektorze B, czyli pomiędzy czołami lodowców, ale też na przykład tutaj w sektorze E, czyli zdecydowanie jakby raczej wybierały takie obszary, które były poza wpływem takim bezpośrednim lodowców. I tutaj jest też bardzo ciekawa, widzę, że mi się przesunęło niestety te podpisy, ale też sobie poradzimy. To jest też bardzo taka ciekawa rzecz, że mamy właśnie te dwa lodowce, które były badane właśnie pod kątem występowania ptaków morskich i ssaków morskich. I jeśli popatrzymy sobie na zmianę ich powierzchni od 1976 roku, to oczywiście ta powierzchnia rosła
I w tych początkowych latach widzimy, że ta dynamika obydwu tych lodowców była właściwie podobna, że były takie momenty, powiedzmy, stagnacji, a takiego wypłaszczenia się, i jakby później następowało znowu przyspieszenie. Natomiast od pewnego momentu, czyli mniej więcej od 2010 roku, te lodowce już jakby nie są tak jakby zsynchronizowane. Mamy lodowiec ten, który jest zaznaczony na zielono, który jakby powierzchnia zatoki przy tym lodowcu ciągle rośnie. Natomiast mamy drugi lodowiec, który jest zaznaczony na niebiesko, który jakby właśnie ta zmiana powierzchni już nie następuje. I jeżeli spojrzymy sobie na dane dla ukształtowania powierzchni pod lodowcem, czyli tak jakbyśmy zdjęli lód i zobaczyli, co jest pod spodem, to możemy zaobserwować, że właśnie tutaj mamy jeszcze dosyć dużą powierzchnię, która znajduje się pod poziomem morza. W związku z tym ten lodowiec właśnie nadal uchodzi do morza i nadal jakby jest tak głęboko, powiedzmy, osadzony. Natomiast ten drugi lodowiec już tutaj traci właściwie kontakt z morzem, dlatego że cała ta powierzchnia tutaj już jest powyżej poziomu morza. W związku z tym można się spodziewać, że ten lodowiec właśnie jest w takim momencie przejścia z lodowca uchodzącego do morza do lodowca, który już jest całkowicie na lądzie. I ja wrócę tutaj właśnie do tego slajdu. Widzimy, że ten lodowiec, który właśnie już zaraz będzie pewnie uchodził na ląd i zaraz to zobaczymy już tak dosyć wyraźnie, to tutaj ta ilość właśnie osobników zanotowanych była dużo, dużo mniejsza, ale też była większa różnorodność niż tutaj właśnie przy tym lodowcu, który wchodzi do morza. I tutaj następuje pewnego rodzaju właśnie znowu paradoks, że z jednej strony bioróżnorodność rośnie, ponieważ nagle pojawia się więcej gatunków innych ssaków, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o pewne gatunki, to ich liczebność spada. I tutaj to, co jest też ważne, to są takie organizmy, które żywią się tym, co znajduje się na dnie, czyli właśnie tym bentosem. I również ptaki, są takie ptaki, które mogą się bentosem żywić. I w momencie, kiedy właśnie powiększa się powierzchnia zatok, szczególnie tych stosunkowo płytkich, to zwiększa też jakby taką powierzchnię żerowiska dla ptaków, które właśnie odżywiają się w taki sposób. Okej, dlatego właśnie znowu mamy dużo różnych takich przeciwstawnych procesów dla różnych organizmów, a tutaj kolejne badanie dotyczące pingwinów akurat. I to jest badanie przeprowadzone w Antarktyce w rejonie lodowca MERC, który jest lodowcem szelfowym. To znaczy, że właśnie uchodzi do środowiska morskiego i tworzy na powierzchni taki bardzo duży, rozległy jęzor. Albo właściwie powinnam powiedzieć, że tworzył, bo w 2010 roku ten jęzor się odłamał. I to badanie przedstawia właśnie populację pingwinów przed odłamaniem się tego jęzora. I tutaj widzimy, że mamy jedną populację, która znajduje się jakby poza lodowcem, i mamy jedną populację, która znajduje się właśnie na jęzorze. Oczywiście pingwiny wykorzystują sobie często lodowce jako takie miejsce odpoczynku na przykład. I tam po prostu się zbierają w takich dużych koloniach. Następnie właśnie widzimy, że tutaj występuje takie już spękanie w jęzorze tego lodowca, to jest zaznaczone strzałką, i później właśnie już odłamany jęzor. Natomiast przypuszcza się, że te pingwiny, które właśnie jakby były na odłamanej części lodowca, były w stanie jakby się zaadaptować do tego, i że te kolonie, które tutaj pojawiły się zaznaczone na niebiesko, właśnie po odłamaniu tego jęzora, że to prawdopodobnie jest ta sama populacja, która po prostu zaadaptowała się do tego nowego stanu środowiska.
I że te pingwiny jakby poradziły sobie akurat w takim dosyć, można powiedzieć, katastrofalnym scenariuszu. I to są właśnie te pingwiny, dwie kolonie, które właśnie były analizowane na podstawie zdjęć satelitarnych, ale też właśnie takich zdjęć wykonywanych z powietrza. I kolejne badanie, które też właśnie przedstawia akurat tutaj narwale i ich taki związek z lodowcami uchodzącymi do morza. To badanie było przeprowadzane dla wielu lodowców w rejonie Alaski i oczywiście te lodowce charakteryzowały się różną długością czoła lodowca, różną jakby wysokością lodu, czyli od tego właśnie, gdzie lodowiec jakby się opiera o dno do samej powierzchni. Te lodowce charakteryzowały się też różną prędkością, z jaką się przesuwały. I właśnie wzięto bardzo wiele różnych parametrów charakteryzujących te lodowce pod uwagę. I oczywiście liczono też obecność narwali. I tutaj możemy zaobserwować, że właśnie takie istotne parametry dla narwali, gdzie one się najbardziej kumulowały, to były te lodowce, które właśnie miały dosyć dużą ilość lodu, to znaczy szerokie czoło lodowca i wysokie. W związku z tym właśnie można się spodziewać, że w momencie, kiedy te lodowce się wycofają się na ląd, to narwale stracą w pewnym sensie jakieś takie swoje preferowane środowisko życia. I tutaj już ostatni przykład dla fok, które również lubią przebywać w pobliżu czół lodowców uchodzących do morza. Te lodowce właśnie jakby wyrzucają dużo gór lodowych, tam tworzy się też właśnie dużo takiego lodu. I również foki można obserwować się na podstawie zdjęć satelitarnych, na podstawie zdjęć takich wykonywanych na przykład z dronów. I tutaj właśnie widać, w jaki sposób ta analiza się dokonuje. Po prostu trzeba zliczać takie foki siedzące na lodzie. Foki wykorzystują ten lód przede wszystkim do odpoczynku, ale też lód jest bardzo ważny dla fok, jeśli chodzi o wydawanie na świat potomstwa czy linienie. W związku z tym właśnie jeżeli lodowce wycofają się na ląd, to trzeba się spodziewać tego, że foki będą musiały sobie znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Prawdopodobnie będą musiały korzystać z lądu, na którym jest większa ilość drapieżników i prawdopodobnie właśnie będą padały ofiarą na przykład niedźwiedzi polarnych. No więc to było kilka takich przykładowych badań, które właśnie pokazują, w jaki sposób organizmy morskie oddziałują z lodowcami i jakby w jaki sposób mogą zareagować na wycofywanie się tych lodowców. I tutaj chciałam właśnie przypomnieć, że te procesy mogą być bardzo różne i mogą w sposób taki sprzeczny wręcz oddziaływać z różnymi grupami organizmów. Dlatego bardzo trudno też jest wyróżnić tych zwycięzców i trzeba zawsze pamiętać, że to jest jakaś bardzo duża różnorodność odpowiedzi i że to zawsze może pójść w różne strony. O czym też trzeba jeszcze pamiętać, to to, że oczywiście tutaj rozmawiamy o lodowcach, o zaniku lodowców, natomiast równolegle dzieje się szereg różnych procesów. Mamy coraz cieplejszy ocean, coraz cieplejszą atmosferę, mamy też coraz mniej lodu morskiego, mamy jakby rozmrażającą się wieczną zmarzlinę, mamy coraz bardziej taki, coraz luźniejszą, można powiedzieć, glebę, mamy też więcej opadów. W związku z czym
Nie da się tak naprawdę, prowadząc badania takie ekologiczne, wyizolować tych wszystkich procesów od siebie i zawsze trzeba właśnie mieć z tyłu głowy i brać pod uwagę to, że same zanikające lodowce są powiązane z różnymi innymi zmianami w ekosystemie. I jak sobie z tym radzimy? Możemy stworzyć taką wielką matrycę, w której będą różne właśnie stresory związane raz z zanikiem lodowców, ale też z innymi zmianami w środowisku. I każdy ten stresor możemy rozpatrywać pod kątem tego, czy dany organizm, czy grupa organizmów jakby jest, jakby czy to ma negatywny wpływ, czy pozytywny, czy nie ma wpływu, w jakiej skali jest ten wpływ, czy jest to tylko regionalnie, czy może lokalnie, czy może globalnie, czy ten wpływ zaniknie w przyszłości, czy będzie się utrzymywał. I na podstawie właśnie takich wielu pytań, na podstawie takiego drzewa decyzyjnego, przypisuje się różnym stresorom różne rangi, czyli takie punkty po prostu. I później właśnie mamy taką wielką matrycę dla wielu stresorów, dla wielu grup organizmów i dla wielu, też możemy to rozpatrywać, dla wielu usług ekosystemowych. I oczywiście mamy zarówno te jakby skutki, które są pozytywne, czyli te zaznaczone na zielono, jak i te, które są negatywne, czyli te zaznaczone na czerwono. I tutaj akurat taką analizę przeprowadziłam z kolegą dla Oceanu Arktycznego i dla Oceanu Południowego. I w momencie, kiedy sumujemy te wszystkie właśnie rangi, te wszystkie punkty, otrzymujemy taki skumulowany wykres, gdzie właśnie możemy na podstawie tego wnioskować, jakie przypuszczamy, że będą losy różnych grup organizmów w momencie, kiedy właśnie rozpatrujemy wszystkie zmiany w środowisku, nie tylko zanik lodowców, ale to, co dzieje się również dookoła. A później oczywiście możemy wyniki takich analiz weryfikować z dalszymi naszymi badaniami i obserwacjami, żeby właśnie przewidzieć, w jaki sposób te organizmy reagują na zmiany środowiskowe i kto wygrywa w tym całym wyścigu. Bardzo dziękuję.